Witajcie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj odpowiem Wam na często zadawane pytanie, dlaczego programu HikConnect nie ma w sklepie Android. Pokażę Wam, gdzie go znaleźć i jak zainstalować. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Więc zaczynamy. Uruchamiamy przeglądarkę, wpisujemy adres strony HikVision, to jest appstore.hikvision.com. Wybieramy pierwszą pozycję HikConnect for End User, klikamy Download. Mamy monit, czy na pewno chcemy zachować plik. Oczywiście zgadzamy się. Mamy taki monit, ponieważ aplikacja pochodzi z innego miejsca niż sklep Androida. Tak więc za każdym razem będzie nam się ten monit wyświetlał przy próbie instalowania tej aplikacji. Czekamy, aż plik się ściągnie. Plik jest ściągnięty, wybieramy przygotowanie aplikacji, pytanie czy zainstalować, oczywiście zgadzamy się, instalacja trwa paręnaście sekund, za chwilkę urządzenie sprawdzi nam aplikację pod względem bezpieczeństwa. Jest skanowanie. Program jest bezpieczny. Uruchamiamy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań. W komentarzach na pewno odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości. Tak więc zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!